towary to młodzi ludzie gdzieś tam do swoich krajów zawiozą i będą tymi ambasadorami tego trudnego tematu. Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie została założona w 1947 roku. Instytucja prowadzi działalność wydawniczą, organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Co roku zbiera środki, które następnie przekazuje potrzebującym. Obowiązek zatrudniania na etat. Przy przetargach upowszechnianie kryteriów pozacenowych i możliwość zlecania spółkom córkom zadań bez przetargów. To tylko niektóre z założeń noweli prawa zamówień publicznych, które weszła w życie. Głównym jej celem było wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno było nastąpić do 18 kwietnia tego roku. Poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zauważa, że ustawa umożliwi małym i średnim firmom dzielenie zamówień. Dotychczas pieniądze publiczne trafiały do dużych firm, które zlecały roboty mniejszym podmiotom. W wielu przypadkach małe firmy nie otrzymywały za to pieniędzy. Pamiętamy to, że były budowane autostrady, na których zarabiali właśnie ci pośrednicy, a polskie małe i średnie firmy nie mogły się doprosić pieniędzy za te zlecenia. Teraz będzie już możliwość dzielenia tych dużych zamówień, dużych budów na mniejsze, a więc będą mogły korzystać małe i średnie polskie firmy. I o to właśnie chodziło. To jest jeden z elementów planu Morawieckiego. Przeorientowanie polityki gospodarczej na to, aby z rozwoju gospodarczego korzystali Polacy, głównie małe i średnie firmy, a nie ogromne korporacje. Przeciwko zlecania spółkom córkom zadań bez przetargów protestowała branża odpadowa. Przedsiębiorcy podnosili, że zmiany w prawie doprowadzą do upadku wielu firm. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zgłosiła swój udział w postępowaniu przeciwko pracownikowi drukarni, który odmówił wykonania usługi dla fundacji związanej ze środowiskami LGBT. Pod koniec czerwca w sprawie zapadł wyrok nakazowy, a pracownik drukarni został ukarany grzywną. Obwiniony złożył sprzeciw, w związku z czym wyrok przestał obowiązywać, a postępowanie toczy się od początku. W sprawie pracownika drukarni interweniował minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który skrytykował decyzję sądu. Zdecydował także o przystąpieniu łódzkiej prokuratury do sprawy ze względu na konieczność ochrony interesu społecznego i podstawowych wolności obywatelskich. Mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, mówi, że obowiązkiem sądów jest bronienie praw podstawowych, które gwarantuje konstytucja. Obowiązkiem wszystkich organów ochrony prawa jest przede wszystkim bronić praw podstawowych, konstytucyjnych i wolności obywatelskich. Do takich wolności należy wolność prowadzenia działalności gospodarczej, ale również wolność sumienia, która przejawia się w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, między innymi w wolności odmowy wykonywania świadczeń, co do których nasze sumienie dyktuje nam, że są złem moralnie obiektywnym. Stąd też uważamy, że opowiedzenie się jednoznaczne przez prokuratora generalnego po stronie wolności konstytucyjnych to przynajmniej równoważy karygodne zachowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, który w tej sprawie opowiedział się jednoznacznie przeciwko wolnościom obywatelskim po stronie partykularnych interesów subkultury LGBT. Jak informował rzecznik łódzkiej prokuratury, obecnie do sądu złożony został wniosek o udostępnienie akt sprawy. Po zapoznaniu się z nimi łódzka prokuratura będzie podejmować dalsze działania w tej sprawie. Jeżeli polski rząd przyjąłby zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, to oznaczałoby powrót do sprawy sprzed roku, uważa dr Krzysztof Sławski, politolog. Komisja Europejska przyjęła wczoraj zalecenia dla Polski dotyczące rządów prawa w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuje ich wykonania w ciągu 3 miesięcy. Decyzja ta oznacza przejście do drugiego etapu procedury ochrony praworządności, wszczętej wobec Polski w styczniu. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, że nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, przyjęta przez Parlament 22 lipca, nie usuwa zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. Dr Krzysztof Sławski zwraca uwagę, że Bruksela nie zwróciła uwagi na to, iż polskie władze poszły na kompromis przy uchwaleniu tej ustawy. Komisja Europejska zupełnie nie wzięła pod uwagę faktu, że rząd postanowił pójść na kompromis, wprowadził kilka zapisów wcześniej zaproponowanych przez Komisję Wenecką. Jednak dzisiaj zupełnie te ustalenia, które były wcześniejsze, wcześniej zaproponowane przez Komisję Wenecką, nie mają racji bytu. Komisja Europejska stoi na swoim stanowisku sztywno,
nie daje pola manewru właściwie rządowi polskiemu i nie sądzę, żeby rząd polski przystał na warunki ustalone przez Komisję Europejską. Przedstawiciele rządu zapowiadają prowadzenie dalszego dialogu z Komisją Europejską. Niezastosowanie się do zaleceń może skłonić Komisję Europejską do przejścia do kolejnego etapu procedury praworządności. W ostateczności brukselscy urzędnicy mogą nałożyć na Polskę sankcje, ale do tego potrzebna jest zgoda wszystkich krajów członkowskich. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński opowiedział się za dobrym sąsiedztwem z Niemcami, zastrzegając, że musi ono opierać się na prawdzie i wzajemnym szacunku. W wywiadzie dla tygodnika Bild były premier wskazał też, że byłoby dobrze, gdyby kanclerz Angela Merkel pozostała u władzy. Prezes PiS-u ocenił, że Polska stała się dla Niemiec ważniejszym partnerem handlowym niż Rosja. Jarosław Kaczyński zastrzegł, że na zaleczenie ran wynikających z historii oba narody będą potrzebowały czasu. Ważne jest to, by rozliczając się z historią, zachować prawdę, powiedział. W tym kontekście wskazał na film pod tytułem Nasze matki, nasi ojcowie, jako przykład próby częściowego przerzucenia winy za zbrodnie nazistowskie na Polaków. Polska powinna jasno określić punkt wyjścia dla naszych relacji z Niemcami, ocenia profesor Grzegorz Rdzanek, politolog. Te nasze interesy, które można określić racją stanu, w przypadku których nie jesteśmy w stanie pójść na jakiekolwiek daleko idące ustępstwa, tak aby partner niemiecki wiedział, czego oczekujemy, na co jesteśmy w stanie się zgodzić, jak daleko możemy być elastyczni. Musimy też pamiętać o tym, że szczególnie po szczycie NATO, który odbył się w Warszawie, te relacje z państwem niemieckim nabierają też nowego wymiaru w związku z dość poważnym zaangażowaniem niemieckich sił zbrojnych w tworzenie stałych sił natowskich w Europie Wschodniej. Jarosław Kaczyński powiedział również niemieckiej gazecie, że wdrożona przez Komisję Europejską procedura ochrony praworządności porusza się całkowicie poza unijnymi traktatami. To nic innego jak radosna twórczość ku uciesze Komisji Europejskiej i jej urzędników, ocenił Kaczyński. Nasze stanowisko jest jasne. Polska jest suwerennym krajem. Chcemy mieć takie same prawa jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej. Nie większe, ale i nie mniejsze, zaznaczył prezes Kaczyński. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Przy sercu matki. Narodowe dziękczynienie z Ojcem Świętym Franciszkiem na Jasnej Górze. W naszym dzienniku przemówienia, homilie, reportaże. Rekompensaty za mleko. Rolnicy proponują wprowadzenie przez Komisję Europejską dwóch nowych narzędzi wsparcia dla producentów mleka. Szczegóły w naszym dzienniku. Orędzie Anioła Stróża Polski. Celem jest Chrystus Król. Anioł Stróż Polski wskazuje, jak ratować ducha polskiego narodu. W naszym dzienniku kolejne orędzie. Wakacje z kresami, zamki i pałace. 170 komnat mieścił Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu. Perły kresowych rezydencji przedstawia Joanna Wieliczka-Szarkowa. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Widzenie uszczęśliwiające. Dusza zaraz po wstąpieniu do nieba, widząc jasno, dzięki jasności chwały nieba, nieskończone piękno Boga, zostaje całkowicie porwana i pochłonięta miłością do Niego. Wtedy zatraca się w nim poczucie ogromnego szczęścia oraz zanurza w nieskończonym morzu Bożej dobroci. Zapomina o sobie samej i upojona Bożą miłością nie myśli już o niczym innym, jak tylko o miłości do Niego. Sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy, mówi psalmista. Ludzie upojeni jakimś napojem nie myślą już więcej o sobie. Podobnie dusza błogosławiona nie myśli już o niczym innym, jak tylko o miłowaniu i podobaniu się ukochanemu.